Dobra. Witam wszystkich serdecznie. Chciałem Państwu przedstawić pokrótce temat oddziałów, jednostek Armii Austro-Węgierskiej wywodzących się z Galicji i jeszcze jednego kawałka monarchii, o tym za chwilkę. Myślę, że ten temat jest dosyć mało znany, jakie to jednostki Armii Austro-Węgierskiej walczyły na terenie dzisiejszej Słowacji. Więc co będzie przedmiotem omówienia? Kiedy te jednostki się tu pojawiły? Kiedy na terenie Słowacji pojawiły się jednostki Armii Austro-Węgierskiej pochodzące z Galicji? Jaki był skład narodowościowy? Gdzie walczyły? W wielkim przybliżeniu nie będę, za mało czasu mamy, żeby omawiać te działania dokładnie. I na koniec będzie próba oszacowania, ilu żołnierzy pochodzących z Galicji mogło znaleźć się i walczyć w jednostkach frontowych na obszarze dzisiejszej Słowacji. Galicja była podzielona na trzy okręgi korpusów. I razem z Galicją omówię również księstwo Bukowiny, z tego względu, że pułki piechoty, jak na przykład 24 czy 41, były podzielone, zwłaszcza 24 w połowie galicyjski pułk. Ciężko by to było rozdzielić, zwłaszcza, że on na terenie Słowacji się pojawił. Mamy trzy okręgi korpusów. Korpus pierwszy w Krakowie, on obejmował również część Śląska Austriackiego, czyli dzisiejszych Czech i kawałka Polski. On będzie nas najmniej interesował, bo żaden pułk ani batalion samodzielny z tamtego terenu się w całości tutaj nie pojawił, ale na końcu zobaczymy, że warto o tej zachodniej i zapadniej Galicji warto zaznaczyć, że była ta część, bo pojedyncze bataliony marszowe na koniec działań wojennych się pojawiły na Słowacji. Korpus 10 Przemyski. I teraz tak, zachodnia Galicja to jest mniej więcej teren, gdzie prawie sami Polacy mieszkali. Można powiedzieć, że w 90% zamieszkany przez ludność polską i żołnierze też byli Polakami. Środkowa Galicja, czyli 10 Korpus, dzisiaj tu mamy granicę między Polską a Ukrainą, więc to były tereny mieszane i na tych żołnierze z tych terenów najczęściej pół na pół to byli Polacy i to byli, jak wtedy nazywano, Rusini oficjalnie, ale żołnierze ukraińscy. No i 11 okręg Korpusu Lwowskiego, Lwów, wschodnia Galicja i Bukowina. Tutaj przeważali Ukraińcy, ale zwłaszcza w miastach, z miast bardzo wielu żołnierzy było narodowości polskiej. I teraz tak, 1 listopad, november 14 roku, pierwsze jednostki galicyjskie, jakie się pojawiają na terenie Słowacji. To jest ten moment, kiedy rosyjskie armie po raz pierwszy próbują wtargnąć na teren Słowacji. To mamy akcję generała Korniłowa na kierunku Humiennego. I teraz z jednostek, w których w składzie były, to nie jest pełny skład, podaję tylko te pułki albo bataliony, które były złożone z żołnierzy galicyjskich. W 8 Dywizji Kawalerii był 8 Pułk Ułanów. Z całego 11 Korpusu prawdopodobnie brał żołnierzy, ale głównie ze Stanisławowa. Przewaga poborowych narodowości ukraińskiej. Wschodnio-galicyjskie bataliony Landsturmu w 17 Terytorialnej Brygadzie Landsturmu generała Birkenhaina. I one były no niemalże w 100%, powiedzielibyśmy dzisiaj, ukraińskie. Oraz w składzie 56 Dywizji Piechoty była grupa pułkownika Zawady. Pułkownik Zawada był Polakiem, natomiast jednostki, które mu podlegały, czyli jeden etapowy batalion Landsturmu i batalion, prawdopodobnie marszowy batalion, tego nie jestem pewien, nie pisali tego w dokumentach, 36 Pułku Landwery z Kołomyi. Czyli znowu te pierwsze jednostki, które w listopadzie pojawiły się na terenie Słowacji, niemalże w 100% można założyć żołnierze ukraińscy, galicyjscy żołnierze narodowości ukraińskiej. Gdzie te jednostki walczyły? Próba obrony granicy galicyjsko-węgierskiej, wtedy dzisiaj polsko-słowackiej, przełęcz Ruskie Sedlo i przyległe, próba obrony przed akcją generała Korniłowa. I tutaj mamy 17. Brygadę Landsturmu. Obrona nieudana, brygada poniosła bardzo wysokie straty.
Walczyła potem w rejonie Humiennego, a następnie, kiedy Korniłowa wygoniono z Humiennego, musiał się wycofać z powrotem na północną stronę Karpat, 17. Brygada Terytorialna, Brygada Landszturmu uczestniczyła w tym pościgu i wypychaniu Rosjan za granicę. Prawdopodobnie to był ostatni epizod bojowy tej jednostki, była już zbyt nieliczna, została rozformowana. Potem po grudniu, po decembrze 14 roku już nam się nie pojawia 17. Terytorialna Brygada Landszturmu. Natomiast w rejonie tam Starina, ruskie siedlo, działa 8. Dywizja Kawalerii z tym jednym galicyjskim 8. Pułkiem Ułanów. I to były pierwsze jednostki galicyjskie tu na tym froncie. Grupa Zawady, pułkownika Zawady, która walczyła w rejonie Stakczyna, potem w rejonie Alzoamat, to jest Wyżna Jabłonka, Niżna Jabłonka, a pułkownik Zawada potem dostał szlachectwo Fontokczoń, czyli szlachectwo od miejsca, gdzie jego grupa walczyła, tu ją mamy zaznaczoną, koło Stakczyna w listopadzie 14 roku. I później, czyli ten początek możemy kojarzyć głównie z galicyjskim landszturmem. Potem na froncie karpackim, w pobliżu granicy Słowacji, pojawiają się nam dwie dywizje piechoty. One najpierw na przełomie 14-15 roku wchodzą w rejon Komańczy, Wisłoka Wielkiego, Moszczańca i tam operują, ale na przełomie stycznia i lutego, januara i februara one są zepchnięte przez Rosjan z głównego grzbietu Karpat i zaczynają się cofać w stronę Medzilaborców. Pierwsza z tych dywizji, druga dywizja piechoty jarosławska z Jarosławia i mamy pułki piechoty z Rzeszowa, z Grudka Jagiellońskiego i Jarosławia i Rzeszowa. I widzimy na czerwono mamy Polaków, na niebiesko mamy Ukraińców, Rusinów. To szare to jest w statystykach austriackich, że nie wiadomo, inni. Więc ciężko powiedzieć. Czyli ta dywizja, widzimy, to jest stan z początku wojny. On się mógł zmieniać wraz z batalionami marszowymi. Na początku wojny przewaga żołnierzy polskich w całej drugiej dywizji piechoty. Gdzie ta dywizja działa? Bardzo krótko. Tu mamy koniec stycznia, początek lutego, granica, grzbiet graniczny między Jasielem a Chaburą, Kalennem. Bardzo szybko dywizja zostanie zepchnięta w stronę Medzilaborców. To, co kolega Janusz Roszafi pokazywał, tam był taki błąd na tej mapie. Nie drugi korpus, nie drugi zbor, a druga dywizja. Tu zresztą mamy 20. Dywizję Honwedu i obok druga dywizja piechoty spychana na Medzilaborca. Ona próbuje bronić wtedy Medzilaborców. To, co 4-5 lutego z tej dywizji się wycofuje na południe od Medzilaborców, to jest siła batalionu. 1000 ludzi zostało z całej dywizji. Następnie po przegrupowaniu ta dywizja walczy między innymi w rejonie Jawirsk i Kobyły, czyli na zachód, na zapad od Wyrawy. I na początku kwietnia w Bitwie Wielkanocnej uczestniczy w odzyskaniu Jawirsk i Kobyły. Druga dywizja z tego samego 10. Korpusu, która przyszła wtedy na przełomie stycznia i lutego na front karpacki, i w lutym znalazła się na terenie Słowacji, to jest 24. Dywizja Piechoty Przemyska. I tu już widać no nie tylko równowagę, ale wręcz przewagę żołnierzy narodowości ukraińskiej w tej dywizji. Pułki były ze Stryja, czyli dziś Ukraina, z Przemyśla, z Sanoka i z Sambora. Ta dywizja ma dość podobny szlak bojowy, więc widzimy, że w lutym oni są na północ od Wyrawy, a później bronią takiego kawałka na południe od Przełęczy Łupkowskiej. Koszarka, Megelin, Gruń, Szczop. I oni tego bronią aż do 24 marca, kiedy ta pozycja upada. I to jest właściwie takie preludium Bitwy Wielkanocnej, kiedy ta dywizja zostaje zepchnięta i dzięki temu Rosjanom zostaje otwarta droga tutaj w stronę Kobyły, w stronę Jawirsk. Co ciekawe, w tych dywizjach wtedy na wiosnę czy późną zimą walczą już jednostki na przykład czeskie, bo tu mamy 28. Pułk Landwehry również przydzielony do 24. Dywizji Piechoty. Pojawia się nam kolejna jednostka w lutym. Ona się pojawia na, tak powiedzmy, między Bardejowem a Świdnikiem, gdzieś w rejonie Kurimki, w rejonie Rownego,
czwarta dywizja kawalerii. Ona ma cztery pułki, dwa pułki dragonów, które nas nie interesują i dwa pułki ułanów, galicyjskie pułki ułanów i bardzo ładnie pół na pół, to znaczy pierwszy pułk krakowski jest bardzo polską jednostką, a z kolei trzynasty pułk z Lwowa i z Łoczowa, no już jest przewaga żołnierzy narodowości ukraińskiej. Oni walczą w górach, no głównie jak piechota, no tu mamy 13 pułk ułanów, zaznaczone pozycje. Tu mamy Cerninę, o ile się nie mylę, a tu mamy Czarną Chorę, czyli to jest na zachód, na zapad od Swidnika. Walczą jak piechota w górach. No i ta dywizja w tym miejscu koło Kurimki, Kurimy, mniej więcej w tym rejonie operuje przez całe 3 miesiące, luty, marzec, kwiecień. I później w ramach opuszcza Słowację w ramach ofensywy majowej. Co ciekawe, też tej dywizji kawalerii bardzo często podporządkowywano jakieś inne oddziały piechoty, na przykład 5. Pułk Landwery, ale to już jest inna, niegalicyjska część tej historii. W lutym pojawia się nam też taki nowo sformowany 17. Korpus, 17. Zbor, który istniał wcześniej, ale był jednostką czesko-węgierską, a potem po przerzuceniu w Karpaty się okazuje, że ma same dywizje galicyjskie. 4. Kawalerii wcześniej wspomnianą, 11. Lwowską Dywizję Piechoty i tu znowu mamy pułki Tarnopol, Brzeżany, Stanisławów, Czortków, czyli dzisiejsza Ukraina i to widać w statystykach przed wojną, w tych wszystkich pułkach przeważali żołnierze narodowości ukraińskiej. Gdzie oni walczą? Oni walczą też rejon Kurimki, tutaj mamy Alza Odor, czyli Wieżny Orlik, 11. Dywizja tutaj w stronę Czernej Chory prowadzi akcję ofensywną, potem na tej Czernej Chorze aż do końca marca zostaje stąd zepchnięta, więc cały czas 11. Dywizja operuje w tym miejscu, na rejon Kurimki Rownego. Druga Dywizja Piechoty, jaką wcielono do 17. Korpusu po jego przeformowaniu, 45. Przemyska Dywizja Landwery, pułki piechoty Landwery z Rzeszowa, Przemyśla, Stryja i Jarosławia. I znowu Rzeszow, tutaj mamy piękny przekrój całej Galicji Środkowej, czyli pułk rzeszowski jest bardzo mocno polski, pułk przemyski już pół na pół, natomiast pułki z Jarosławia i Stryja, no w jarosławskim mamy równowagę, w pułku stryjskim przeważają żołnierze narodowości ukraińskiej. I ta mapa już była, bo 45. Dywizja Piechoty zaczynała w rejonie Wyżnego Orlika swoją akcję, ale była tam bardzo krótko. Tylko w lutym. Potem z 17. Korpusu na chwilę trafiła do Korpusu 10., czyli swojego macierzystego, a następnie na moment należała do 7. Korpusu, czyli węgierskiego i walczyła w Dolinie Olki, koło Repejowa, Prawrowców, na tym odcinku frontu. Potem znowu ją przeniesiono do 10. Korpusu. Taka ciekawostka, ta dywizja była bardzo lubiła sobie wędrować między korpusami. Na przykład zanim się znalazła w Karpatach, to przez parę miesięcy należała do 6. Korpusu, czyli Koszyckiego Korpusu. No i tu już zmierzamy niemalże do końca, bo to sytuacja tak wyglądała do marca i dopiero w kwietniu, jak się cofa z polskiej części Bieszczadów, pojawia nam się na terenie Słowacji 43. Dywizja Piechoty Landwery. To była dywizja z Czerniowiec, ale została ciekawie zestawiona z pułków Armii Wspólnej z Kołomyi i Czerniowiec oraz trzech pułków Landwery Stanisławów Czerniowce Kołomyja. A ponieważ te jednostki, zwłaszcza 41. Pułk Piechoty i 22. Pułk Piechoty Landwery, to były jednostki już z Bukowiny, a nie z właściwej Galicji, to pojawiają nam się również żołnierze narodowości rumuńskiej. Ale tak jak mówiłem, ta statystyka odnosi się do sytuacji z momentu wybuchu wojny, czyli połowa roku 14. Potem się to zmieni, co mam nadzieję pokażę. O właśnie. Ta dywizja walczy na Słowacji krótko, bo tylko przez miesiąc, ale na początku zajmuje front nad Wielką Polaną, opierając się skrzydłem o Kuczalatę, czyli to miejsce i Hajdoszczyk, gdzie znajduje się dzisiaj cmentarz wojenny, bardzo piękny, w Wyżnej Polanie zresztą też. I to, co mówiłem, składy z początku wojny. A tutaj mamy dokument pokazujący uzupełnienia, koniec marca, początek kwietnia, przychodzą kolejne bataliony marszowe. I cóż to jest? To są bataliony do 43. Dywizji Piechoty. Wcielono bataliony z 31., 32. i 16. Pułku Landwery.
czyli to już jest zachód Galicji. To jest Cieszyn, Nowy Sącz i Kraków. I ta dywizja prawdopodobnie tym jednym ruchem mogła zmienić skład narodowościowy diametralnie. Nagle przeważać mogli w tej dywizji już nie Ukraińcy i Rumuni, tylko Polacy. Bo te bataliony marszowe, jak były 3 na 3 pułki, to prawdopodobnie to było dodanie 800 ludzi do 800, którzy byli wtedy na froncie. I krótkie podsumowanie, ilu żołnierzy z Galicji mogło walczyć na terenie dzisiejszej Słowacji? To są stany wyjściowe. W momencie, kiedy te oddziały przychodziły na front, nazwijmy to już w skrócie słowacki, czyli ta grupa Zawady, 17. Brygada Terytorialna Landszturmu, to prawdopodobnie około 4000 żołnierzy. Nie dotarłem do tych informacji, ale tylu mogło być mniej więcej żołnierzy Galicjan. Druga dywizja piechoty, jak się cofała z Galicji, no to w niej zostało około 4000 żołnierzy galicyjskich. Ona miała jeszcze bośniacki pułk, którego tu nie wliczam, jako niegalicyjski. 24. Widać, jakie te stany liczebne były bardzo małe, no tylko tu mamy tylko 2 pułki ułanów. No to trudno się dziwić, że około 1000, powiedzmy szabel, 1000 żołnierzy. 11. dywizja piechoty trochę mocniejsza. 45. no przyszła w bardzo złym stanie liczebnym. I 43. jak się cofała z Bieszczadów, to też niespecjalnie. Następnie uzupełnienia. No to są takie szacunki, takie przybliżone liczby. Przyjąłem trochę inaczej niż Radim. Radim przyjął, że marsz batalion ma 700 ludzi. Ja przyjąłem 800. Być może gdzieś coś pomiędzy, albo jeszcze o tym porozmawiamy, bo tego nie jestem pewien. Ale tak mniej więcej w przeliczeniu na to, ile tego mogło być, tak wyglądała skala możliwych uzupełnień w trakcie działań tych jednostek na Słowacji. No, grupa Zawady, Landszturm, to się rozpłynęło, więc tutaj uzupełnień nie liczę. Na podstawie tych przybliżonych danych wychodzi mi, że żołnierzy galicyjskich na terenie Słowacji w sumie mogło się w tych jednostkach na pierwszej linii frontu przewinąć około 70 tysięcy. To tak zupełnie w przybliżeniu. I nie mając pełnych danych, nie podjąłem próby szacowania strat, ponieważ nie wiem, jakie trzeba by prześledzić, czy któreś części jednostek nie zostały wycofane, jaka była skala chorób. Zbyt duże ryzyko pomyłki, nie próbowałem oszacować ilości zabitych, rannych, chorych na froncie słowackim. I z mojej strony to wszystko. Jedna poznanka. W te prebełty karpackich bojów do halickich pułków przychodzili pochodowe prapory naszych pułków. Na przykład do 67. Tak, na pewno w drugiej dywizji piechoty było takie zjawisko, tylko ja też nie wiem, w którym momencie. Potem tak było. Ja wiem też, że w 45. dywizji Landwehry, która była ze środkowej Galicji, tylko nie mam na to dokładnych dokumentów, ale jak ona działała w rejonie Krakowa, to też były wcielane marszowe bataliony z zachodniej Galicji. Także ta liczba jest przybliżona i tu oczywiście, że mogą być jakieś nieścisłości. Powiedziałbym, że to jest mniej więcej taka maksymalna. Może się okazać, że mniej rzeczywiście ze względu na uzupełnienie też przez inne bataliony marszowe. I wyskupów strat naszych pułków w Słowacji wychadza, że pochodowe prapory szły pułkom z Stanisławy, teraz Iwano Frankiewicza, Tak, bo obszary uzupełnień tych pułków były w tym momencie pod okupacją rosyjską, więc skądś żołnierzy trzeba było brać. Na pewno to wychodzi w drugiej dywizji piechoty, gdzie na przykład w Jarosławskim 90. pułku piechoty są żołnierze, są Słowacy i Węgrzy, których nie powinno być w tym pułku. Tak, bo wszystkie te pułki straciły swoje galicyjskie obszary, okręgi uzupełnień. One były pod okupacją rosyjską. W związku z czym nie było możliwości uzupełniania własnymi żołnierzami. Z tym, że jak się wojna zaczęła, to część rekrutów zabrano do Czech, na Węgry. I pierwsze bataliony marszowe jeszcze mogły być mniej więcej takie jak skład narodowościowy oryginalnie przed wybuchem wojny. A potem to wszystko się rozpłynęło, to wszystko się bardziej wymieszało. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.